Koty matce byś kupił, 2 złote. Skórka. Tak? Na kręgosłup. Ale ten ogon jest przyszyty, co ty nie? Co to jest to w ogóle? To skórki to tam jest na dogrzewanie lędźwiowe, czy podobno jest bardzo dobry na reumatyzm. Reflektuje pani na skóreczkę? Nie, dziękuję bardzo. Nie chcą kotów. Skórkę pani weźmie. Na plecy na sobie położyć, przy jak się siedzi przed telewizorem, ładnie grzeje. Ładnie grzeje, bo to jest takie futerko, że podobnie, że ono jest i na zimę, i na lato, że latem lekko chłodzi, ale trzyma temperaturę. To niech pan za dwa. Dwa? Dwie skórki? No. Dwie skórki. Moje nas jest sobie. Oj, dobrze. Pani zdejmie tamty. I poszły. No to co mam zrobić? Poszły dwie już. Dziękuję. Miłego kotka. Dwa po złoty 40. Tak, to razem ile? To proszę liczyć, ja tu nie będę liczył za panią. Kurczę, no to nie dam liczy, no. No, mileczkę, no niech pani ma tam cenę, ja nie mam już. 6,20, tak? Razem. A tam ile uważam? Ja nigdy nie liczę, daję. Ja tam ile uważam, a przedostęp się kontroluje. No widzi pani, jak mądrze pani postąpiła. A może mi pani tu krzyżyk ptaszka, przy którymś najwybitniejszy Polak, tam mąż stanu czy coś, proszę. Ale szybciutku. Pan się nazywa nie wiem jaki. Tu jest tak, Piłsudski, Wałęsa, Kaczyński. O panie, nasza to nie mamy czasu Kruczyk. Takich rzeczy. Proszę dziennik. No ale ludzie się muszą orientować, jakie są preferencje. My nie mamy czasu. Czasu, no to teraz zanim pani dam, pani wypełni. Proszę mi dać dziennik. Ale ja proszę nie takim, czasu. Ja bym prosił nie takim tonem. No ja mówię normalnym. Ja normalnym, kto mówi normalnym? Pani tu krzyczy od samego początku, jak się pani dzień nie udał. Dziękuję bardzo. Ale ja bardzo panią proszę. Proszę bardzo, pani się tu wybierze. Ja nie będę teraz się bawił w liczenie. Słucham, ile jest? No ja nie wiem, pan ma kalkulator, ja nie. Nie, nie, ja tylko chcę panią sprawdzić. Ale ja mam zawsze słowa z matematyki. Nie interesuje mnie. No ile wyszło? 9, 60, tak? I 3. Ile mam wydać? 80 i 9,60, tak? Ile jest do wydania? 12,69. Nie wiem ile. 13,45. I proszę pani. Poprawka z matematyki. I tak będziemy sobie tutaj naprawdę gaworzyć. A to widać jednak, że kto chodził do szkoły, kto się przykładał, czy matematyka, czy biologia, czy język polski. I niestety, no i te testy wypadają na niekorzyść klienta za każdym razem. Dziękuję bardzo pani za saszetkę. Jak się panu podobała obsługa w kiosku? Dobrze, starszy dziadek, ale w porządku. Źle krzywo może się ogolił, no. No, bardzo profesjonalne. Bardzo miło i słodko. No kioskarz jest kapitalny. Się zaskoczony jestem, co się stało. Czy wypędzili tam tych poprzednich? Uważaj na kioskarz. O, co ci nie? Co za się ruszają. Co? Robaki, do gazety dają dla wędkarzy. Tak? No. Ja dzisiaj chcę być wędkarzem. I mi się no. Ryby ewentualnie. No, ale tam. Ryba jest zdrowa. Ryba tak, ją trzeba złapać. No to do tego robak jest potrzebny, tak? No. Haczyk też jest dodany. Też. Wszystko jest zrobione, tylko zarzucić i złapać. Aha. No i co tam słychać? Takie proste. Proste. Tam, tylko tam muszą być ryby, tak? Jak nie ma ryb, no to... No. Czy wodę trzeba mieć jeszcze? No co wodę, no. Stanąć się nad brzegiem rzeczki, nie śpieszyć się i popatrzeć na wodę. Tak, jak to uspokaja woda, tak. Dobra. Woda wyciągnie wszystko, panie. Ma pani męża? Halo? Ma pani męża? Nie mam. Szuka. No. Szukam. Bo mam robaki. O matko boska. Ma? Robaki mam. Dla wędkarzy, nie, no bo do gazy idzie, no i co? Co? Już mnie pan tak pokręcił, że już zapomniałam, co chciałam. Ja panią pokręciłem. No pan mnie pokręcił. Ja panią pokręciłem. Nie trzeba chodzić za często do fryzjera. Widzę, że jest zrobiona, główka jest. Wichry, wzgórza. Wichry wieją, wzgórza nad doliną. Dlatego ja dwie książki, te, co są dwa tomy, tak? Czy pan nie wie o tym? Chata wojatoma. Oj, on jest okropnie kiepski sprzedawca.
Nawet książek mi nie dał, nie sprzedał. Wie pan, że na sprzedawcę on się za Boga nie nadaje. Dzień dobry. Ale wpadłam. Zewnętrz się nie udało. Co chciałem? A umie pan mi sprzedać tak taka za 25 zł? To poproszę. Za 25 zł? Tak. To ja mogę pani dać. Ja nic nie chcę, chcę tak taka. Bardzo dobre, czerwone robaki. Żywe. A to jak mój tata jeszcze żył, to mu chętnie wzięła. Nikt nie łowi, niestety. Niestety. Rozłaziły nam się po mieszkaniu, były ciężkie awantury. Tak, no to potrzebne trzeba było rybę wpuścić, by to wszystko powyjadały. Po co mi robaki? Ale ja to muszę oddać, z gazetą są, no to co ja na to? No to wyrzucę do śmieci. No dlaczego do śmieci? To żywe stworzenia są, no. To może ktoś chce. No to pani da komuś na klatce, no. To pan weźmie, pani da, pan weźmie sobie. Uj, ja nie jestem rybakiem. No to pan da komuś, no. No komu? No jak pani zniszczy robaka? No, przecież to są też stworzenia, to Boże. Kto ryby łapie? Właśnie się teraz zaczęło. Wolę czego wypuścić, niech troszkę pochodzą, to one tak nabiorą ten... Co się dzieje? Nabiorą tężyzny. Nie, może bez robaków, nie chcę robaków. Niech pani weźmie, pani da sąsiadowi, się ucieszy, przez co ja mam z tym... Mówię, to mi tu pozdychają. Dobrze, ale poproszę jeszcze trzy bilety 40-minutowe. Dzień dobry, ja poproszę tak, jeden bilecik za 2,80. Męża pani ma albo coś takiego? Mam. No proszę bardzo, dla pani wybawienie. Skarpetki siedmiodniowe, z Gorano, tygodniowe, bezzapachowe. 7 dni się nie bierze i trzyma pot. Testowane przez alpinistów. Nosić, nie prać. I sprawdzać. A chciałam zapytać, a czemu ja skarpetek nie dostałam, tylko robaki? Bo pani, to są męskie skarpety. Pani chyba pierze, tak? A to jest dla facetów, którzy nie przez 7 dni mogą też nie prać. A no. Też pani dostała męskie skarpety. A ja dostałam robaki, to po bo czym? Ona miała teczkę. Dobry. Teczka 28. Nie ma, poszła już. 23. 24 wygrałem. Dzień dobry, teczka 10. Teczka 10. A która godzina jest? Godzina? Tak. No tak, 9:50. Czyli pani chodzi jak teczka? Tak. Proszę bardzo. Dwie gazety są, tak? A, bo nie jedną, to starą to i tak pan odda, bo ja kupiłam. Złoczną, poproszę. To jest, widzę, to jest sobotnio-niedzielna, to za złotówkę to pan tam. A nie ma poniedziałkowej? To mogę panu dorzucić jeszcze i poniedziałkową. No. Czy ja chcę poniedziałkową? Tylko. Nie, no to pan weźmie już, pan już wziął do ręki, no. Ale po co, ja to mam w domu. No co mam w domu, a już pan już dotknął, no to jest kowar dotknięty i uważa się za sprzedany. Tanie panu policzę, już. Ale ja nie potrzebuję tej gazety zupełnie. To dam już panu za darmo, już. Niech pan se weźmie, no, panie. Jak pan dotknął, to ja nie będę do ręki brał. Towar dotknięty, nie trzeba było brać do ręki. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Wesoło. Bardzo wesoło. Nie. Jerzy Kryszak, aktor Jerzy Kryszak. No to zbłaziłem się w takim razie.